Firma PHU Dróżdż, mieszcząca się przy ulicy Fabrycznej 5 w Końskich, oferuje całodobowo krótki i długotrwały wynajem samochodów dostawczych 9-osobowych oraz osobowych. Wynajem możliwy jest z kierowcą lub bez. Telefon kontaktowy 722 012 002. Do wynajmu zaprasza prowadzący tę działalność Paweł Dróżdż. W ofercie przedsiębiorstwo posiada 15 samochodów różnych marek, każdy typ od małego pojazdu do dużego busa. Wypożyczenie odbywa się bez opłaty kaucji. Dodatkowo firma świadczy także każdego rodzaju usługi transportowe, choćby związane z przewozem osób również na dalsze trasy po terenie całej Polski. O szczegóły należy pytać pod numerem telefonu 722 012 002. Piątek, 8 lipca i wyrusza kolejna już pielgrzymka rowerowa z Modliszewic, ale zanim o tej edycji, to niech ksiądz opowie, jak to się rodziło, bo to już z tego co wiem piąta edycja. Tak. To już jest piąta edycja pielgrzymki rowerowej na Jasną Górę. W tym roku hasłem przewodnim jest pokój Jezusa Chrystusa, który zawsze płynie z Ewangelii dla nas chrześcijan. A rodziło się tak, że zawsze była tutaj grupa rowerzystów, którzy bardzo chętnie ze mną jeździli rowerami po okolicznych miejscowościach. I religijnie, i turystycznie, sportowo, dla odpoczynku. Więc kiedyś zaproponowałem, żebyśmy pojechali do Częstochowy. Oj, proszę księdza, tak daleko. Damy radę. Jak się pomodlimy, damy radę. No i tak to właśnie były pierwsze początki. Pierwsza grupa była niewielka, około 30 osób. Druga grupa już była bardzo duża, po ponad 80 i myślę, że troszeczkę nawet za dużo musieliśmy dzielić. A w granicach 40-60 osób zawsze co roku jest. W tym roku jest 58 osób. Jak przebiega ta pielgrzymka? Którędy wędrujecie do Maryi? Wyjeżdżamy, wiadomo, z Modliszewic, natomiast jedziemy na Bedlno, potem Ruda Maleniecka. 95% trasy to jest asfalt, z tym jednak, że takie drogi drugorzędne i trzeciorzędne, a jakieś 5% to szut i piach. Czermno po drodze mamy, Przedbórz, tam jest msza święta nad pięknym rozlewiskiem, zalewem. Potem są wielgomłyny, w Gidlach nocujemy. Jednym razem nawet w Zawadzie koło Gidel i na drugi dzień w sobotę jesteśmy w Częstochowie. Rozumiem, że uczestnikami są parafianie. Czy goście też się trafiają? Większość jest parafian, ale są też goście z Opoczna, z Końskich, z Krakowa, nawet z Zakopanego są goście.